Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku cyklu ROT Online. Pozostajemy troszeczkę w tematach kultury i tego, jak kultura może być doskonałym narzędziem do promowania Polski na świecie. I dzisiaj naszym gościem jest Adam Flama, prezes Stowarzyszenia Badań i Rozwoju Gier GameUp oraz wykładowca akademicki, autor książki Wiedźmin Historia Fenomenu oraz specjalista od nowych mediów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Adamie, no to pytanie chyba właściwie najbardziej na gorąco. Wiemy, że w piątek, czyli już właściwie po publikacji naszej rozmowy, pojawi się nowy sezon Wiedźmina na Netflixie. Jakie są oczekiwania związane z tą premierą? Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że oczekiwania są bardzo duże z uwagi na fakt, że pierwszy sezon wzbudził reakcje powiedzmy mieszane. To znaczy z jednej strony za granicą bardzo, bardzo pozytywne, z drugiej strony no my jednak nad Wisłą troszeczkę narzekaliśmy na to, jak potraktowano ten oryginał literacki Andrzeja Sapkowskiego, ale wiemy też, że no z drugiej strony zawsze pierwsze koty za płoty, to znaczy jest kwestia przedstawienia całego kontekstu fabularnego. Też pierwszy sezon jest po to mniej więcej, żeby wzbudzić zainteresowanie, żeby generować większy budżet. Tutaj też trzeba sobie powiedzieć wprost, my bardzo często o tym zapominamy, ale ten drugi sezon powstawał w warunkach covidowych, więc też to wpłynęło oczywiście i na proces produkcji. To są rzeczy, które bardzo mocno destabilizują funkcjonowanie każdego procesu kreatywnego i tym bardziej no, trzeba chylić czoła przed twórcami. Czekamy, ja myślę, że większy budżet też, myślę, że większa taka przestrzeń do prezentacji kolejnych wątków, pojawienie się kolejnych Wiedźminów, chociażby Wesemira, którego wcieli się Kim Bodnia. No to są rzeczy, które pozwalają na to, żebyśmy naprawdę bardzo pozytywnie żebyśmy te nasze oczekiwania mogli pozytywnie zwieńczyć. No i pozostaje tylko trzymać kciuki, tak jak zresztą Andrzej Sapkowski w takiej krótkiej notce na temat drugiego sezonu powiedział, pozostaje trzymać kciuki za to, żeby trzeci sezon był zrealizowany z jeszcze większym rozmachem niż ten drugi. To w ogóle ten kontekst kłótni i konfliktów, tych napięć wszystkich, które generowały się przy wszystkich kolejnych franczyzach Wiedźmina, jeżeli możemy tak powiedzieć, czyli zarówno tej słynnej grze, jak i też właśnie produkcji serialowej, no, dla mnie są niezwykłe. Skąd właściwie brała się ta krytyka polskich fanów wobec tego serialu i czy rzeczywiście ona była zasłużona? Myślę, że tak naprawdę, żeby odpowiedzieć w pełni na to pytanie, trzeba zarysować trochę szerszy kontekst. To znaczy, pamiętajmy o jednej rzeczy. Andrzej Sapkowski dla polskich fanów, dla polskich miłośników fantasy, to jest pierwszy literacki celebryta w tym kraju. Jest to człowiek, którego funkcjonowaniem w sferze publicznej, jeśli chodzi o wywiady, pojawianie się na różnego rodzaju konwentach, imprezach fanowskich i tak dalej, my trochę tym żyjemy. I jakby to jest jedna warstwa. Druga warstwa tego naszego uwiedźminienia, przepraszam za takie dziwne słowotwór, ale drugą warstwą jest oczywiście to, że i opowiadania, i saga są wybitym dziełem literackim. Co też trzeba przyznać, wybitnym dziełem jest również trylogia husycka, no ale mówimy tutaj akurat konkretnie o Wiedźminie. I zawsze, wie pan, takie oczekiwanie na to, jak kolejni artyści się zabiorą za Wiedźmina, było bardzo mocne. To dotyczyło chociażby komiksów, przy których również pracował Andrzej Sapkowski, tworząc z Bogusławem Polchem i Maciejem Parowskim. To dotyczyło również pierwszego filmu. Ja pamiętam doskonale te takie życzeniowe bardzo artykuły czy Macieja Parowskiego, czy nawet Marka Oramusa, który zawsze był sceptyczny wobec różnych adaptacji, ale też o tym wspominał, że być może po polskim filmie Marka Borockiego Wiedźminem zainteresuje się Zachód. No ale my trafiliśmy wtedy na takie bardzo mocne zderzenie, czyli polski Wiedźmin z Władcą Pierścieni.
No i wiadomo, no nie te budżety, nie te możliwości. Natomiast każde kolejne medium generowało bardzo duże oczekiwania i w końcu doczekaliśmy się tego, co chyba większości czytelnikom jednak chodziło po głowie, czyli takiego momentu, w którym ten przysłowiowy zachód, ta zagranica, czyli mówiąc wprost, duży budżet, duża marka, za tego Wiedźmina się weźmie. I powiem panu szczerze, że jak kończyłem ostatni tom Wiedźmina, czytając jeszcze będąc nastolatkiem, to miałem taką nadzieję, że byłoby super, jakby kiedyś świat mógł rzeczywiście tego Wiedźmina poznać lepiej. To znaczy jakby te moje myśli były oczywiście jeszcze przed tłumaczeniami na język angielski i zastanawiałem się właśnie nad tym, co by było, jakby z tego zrobić serial. I teraz ten serial mamy. My oczywiście z gruntu zachwyceni sukcesem komercyjnym też trylogii growej o Wiedźminie, myśleliśmy o tym, żeby że to będzie wielkie wow, że to będzie przeogromny budżet, co najmniej Gra o Tron, taka skala. Natomiast z drugiej strony nie doceniamy, mam wrażenie, tego, jakim sukcesem jest to, że w ogóle do powstania tego serialu doszło. To znaczy, że platforma streamingowa wzięła tego Wiedźmina pod swoje skrzydła, wpadła na pomysł, jak to zrealizować. Czy my tutaj się będziemy spierać, czy to jest bardziej adaptacja, czy nie, to jest inna kwestia. Ale to na pewno jest sukces, zwłaszcza jeszcze, że mamy hollywoodzką gwiazdę, czyli Henry'ego Cavilla, który akurat tak się złożyło, że autentycznie jest fanem tego Wiedźmina i to, wie pan, to jest wielkie szczęście, kiedy twórca głównej roli jest, mówiąc kolokwialnie, bardzo pozytywnie zakręcony na temat danej postaci, na temat w ogóle całej właśnie wiedźmińskiej franczyzy. Widać, że temu człowiekowi to sprawia przeogromną radość, też jakby sam bardzo dobrze rozumie oczekiwania fanów, wśród których znajdują się i czytelnicy, i gracze, i miłośnicy komiksów, no różne media tutaj dominują, w zależności oczywiście od gustów. Natomiast my cały czas mamy duże oczekiwania, bo bardzo chcielibyśmy, żeby to była taka wierna adaptacja, żeby to była adaptacja, która tak naprawdę odda ducha Andrzeja Sapkowskiego. I wie pan, to nie jest tylko kwestia serialu, który jest teraz realizowany, ale my mamy bardzo krótką pamięć. My o tym no, nie pamiętamy, albo czasami po prostu już gdzieś tam ulatuje. Natomiast bardzo podobne oczekiwanie było w stosunku właśnie czy do polskiego filmu, czy do komiksów, czy też do gier. Tylko pamiętajmy o jednej kwestii. My czytamy Andrzeja Sapkowskiego w oryginale. Ci z naszych widzów, którzy mieli okazję czytać Andrzeja Sapkowskiego w języku angielskim, wiedzą, że on jest bardzo dobrze przetłumaczony. Natomiast szermierka słowna, która jest tutaj tym elementem takiego największego, myślę, uroku twórczości Andrzeja Sapkowskiego, no jednak trochę cierpi przy tym tłumaczeniu. Chociaż na przykład w języku hiszpańskim brzmi to bardzo, bardzo dobrze. Tutaj też mamy okazję, te piękne wydania w języku hiszpańskim jeszcze z pełną ilustracją. Wszystko to też pokazuje, że tego Wiedźmina można dopowiadać różnymi formami graficznymi. I teraz przechodzimy do serialu, w którym tak naprawdę bardziej zrobiono serial akcji. My jako fani wychowani na filozoficznych dysputach Wiedźmina Geralta, na ciągle kontrującym go jaskrze, tak naprawdę być może oczekujemy czegoś innego, ale pamiętajmy, że ten serial tak naprawdę on się dopiero teraz zaczyna rozwijać. Dopiero teraz zaczynają się pojawiać różnego rodzaju wątki, bo to nie jest tak, że ktoś sobie pomyśli, a super, jest Wiedźmin, świetnie się sprzedała gra, świetnie się sprzedały książki, przecież Andrzej Sapkowski obok Stanisława Lema jest najczęściej tłumaczony polskim pisarzem fantasy, tak? Pisząc fantastykę. I oczywiście to są konkretne argumenty, natomiast w tym momencie i tak Wiedźmin wchodzi trochę na nowe medium. Dobrze, że są tam też osoby, które
spajają te media, chociażby Tomasz Bagiński, który przecież też i pracował przy grach i też tworzył te filmy, które są intrami do gier, więc on też jakby ma na to inne spojrzenie, on też przecież jest czytelnikiem też tak naprawdę razem z całą ekipą Platy Zimasz. Ci ludzie no, są przesiąknięci tym Wiedźminem, oni doskonale to rozumieją, więc ja myślę, że trochę tego nie doceniamy, ale tak naprawdę ta eskalacja Wiedźmina serialowego dopiero się zaczyna. Natomiast podkreślam, kwestia oczekiwań z Wiedźminem była związana absolutnie zawsze. Zresztą jakby teraz chyba w ogóle polscy twórcy stali się takim taką marką, wobec której zawsze są duże oczekiwania. No i to może działać tylko pozytywnie. To może tylko nas rozwijać, no i na pewno zapewnić większe pieniądze, większe budżety. Na to też przecież czekamy tak naprawdę. Mówiliśmy o tym aspekcie tej szermierki językowej, o tym aspekcie językowym, a zastanawia mnie bardzo, jaka jest kwestia tego folkloru, tego, w czym Wiedźmin mówi się, że jest najbardziej zanurzony w tej słowiańszczyźnie. Czy to był problem, żeby tą franczyzę Wiedźmina wypromować, czy wręcz przeciwnie, to był atut, którego nie miały inne teksty, fantazy, które gdzieś tam właśnie do tego mainstreamu światowego próbowały się przebić? Powiem szczerze, że akurat kwestia słowiańskości Wiedźmina, to już podnoszona wielokrotnie przez różne debaty, tak naprawdę jest bardzo mityczna, bo z jednej strony rzeczywiście trzecia część gry, czyli Wiedźmin III Dziki Gon, epatuje słowiańskością na różnych płaszczyznach, przede wszystkim jeśli chodzi o muzykę skomponowaną przez zespół Percival i Marcina Przybyłowicza. I tutaj samo instrumentarium, tak? Chociaż muzycy jakby też zwracają uwagę, że to są instrumenty, które pojawiają się w różnych kręgach kulturowych, ale mniej więcej w podobnym okresie czasu i to jest bardzo, bardzo istotne. Natomiast no, umówmy się, muzyka. Oczywiście warstwa graficzna, też nawiązania w trylogii growej do literatury romantyzmu przede wszystkim. Przecież tam Geralt odprawia obrzęd dziadów chociażby, tak? Też mamy nawiązania do Wesela. Dużo takich elementów kulturowych się pojawia. Natomiast w samej literaturze Łądrzeja Sapkowskiego mamy bardziej taką mozaikę kulturową, bo mamy nawiązania do opowieści o królu Arturze, które pan Andrzej sobie bardzo ceni. Mamy oczywiście też nawiązania do różnego rodzaju podań, legend, do baśni. Andrzej Sapkowski jest takim autorem, który trawestuje te baśnie, taki cudowny zabieg, czyli euhemeryzacja baśni i bajek, czyli tak naprawdę wykorzystywanie ich jako taką kanwę fabularną do pokazywania innych wydarzeń. Przykładowo bierzemy historię Śpiącej Królewny i Siedmiu Krasnoludków i przekładamy ją na historię rozbójniczki Renfri, która również jest księżniczką, ale nie ma siedmiu krasnoludków, tylko ma siedmiu gnomów, którzy są śmiertelnie niebezpieczni. I tak naprawdę to powoduje, że kulturowo Andrzej Sapkowski, niezależnie od tego, gdzie jest czytany, on jest zrozumiały dla wszystkich. To jest jedna kwestia. Druga kwestia wydaje mi się bardzo, bardzo ważna. Wie pan, od premiery Wiedźmina, pierwszego opowiadania 16 grudnia minie, lub tak jak państwo będziecie oglądać naszą rozmowę, minęło 35 lat. I w tym momencie mamy taką sytuację, że to, o czym pisał pan Andrzej, cały czas jest aktualne. Pan Andrzej poruszał w swojej twórczości tematy związane z ekologią, tematy związane z dyskryminacją, z różnego rodzaju obawami społecznymi, napięciami. To są rzeczy, które jakby we współczesnym świecie dalej to są tematy aktualne. Niekoniecznie były one poruszane w literaturze fantasy, umówmy się. To są rzeczy, które teraz dopiero wracają, cały ten nurt fantasy ekologicznej teraz dopiero przybiera na sile, chociaż wcześniej były gdzieś tam pojedyncze teksty. Natomiast Andrzej Sapkowski tutaj stworzył też taki miszmasz tematyczny. Sam zresztą mówi wprost, kiedy to wychodziło, nikt na to nie zwracał najmniejszej uwagi. Po prostu przyjmowaliśmy, że to było i jest i tyle. A teraz nagle się okazuje, że te głosy są podnoszone, albo tu Sapkowski pisał o tym, Sapkowski pisał o tym, to jest cały czas aktualne.
Proszę Państwa, no to też świadczy o geniuszu polskiego pisarza i o niebywałym talencie, ale to też powoduje, że Wiedźmin tak naprawdę wydaje mi się też jako franczyza, bo te elementy oczywiście stworzone przez Andrzeja Sapkowskiego się pojawiają w różnych mediach, tak naprawdę pozwoli to na to, żeby tam Wiedźmin tak naprawdę jeszcze rósł w siłę jako marka, no, łączona z nami, tak? W Łodzi przecież Łódź, miasto Wiedźmina, miasto pana Andrzeja Sapkowskiego, no też będziemy mieli przecież i instalacje komiksowe, tak? I w Muzeum Komiksu też Wiedźmin będzie przedstawiał różne rzeczy, jak powstają gry. Różne rzeczy się dzieją i też nie oszukujmy się, że tak naprawdę doczekaliśmy się takiego tekstu kultury, który może być aktualny jeszcze przez wiele, wiele lat. Bo tak naprawdę to jest opowieść o ludzkiej naturze. W taki bardzo czasami przewrotny sposób. No i oczywiście o rodzinie, no bo tutaj też wiadomo, Geralt, Yennefer, Ciri, dość specyficzna rodzina, ale jednak rodzina, za którą każdy z nich jest w stanie zrobić wszystko. Mm-hmm. Zapraszamy serdecznie do Łodzi, gdyż od myślę, że kilku tygodni można już podziwiać słynny mural, największy dotyczący Wiedźmina. Zresztą nie będę tutaj się przechwalał, ale dokładnie w bloku obok mnie, więc no, ja na pewno jako sąsiad rekomenduję z całego serca. A wracając już do samej kwestii. To będzie cytat z pana strony internetowej. Wiedźmin stał się najlepszym polskim towarem eksportowym. Co to właściwie znaczy i jak to się stało? Ja myślę, że odpowiedź na to, jak to się stało, wiąże się tak naprawdę z trzema elementami. Pierwszy z nich to było przetłumaczenie twórczości Andrzeja Sapkowskiego na język hiszpański, a później na język angielski. I to były te dwie rzeczy, które spowodowały, że Wiedźmin stał się jako literatura bardzo popularny w różnych kręgach kulturowych. To był ten pierwszy krok. Druga kwestia jest taka, że oczywiście gra, bazując na twórczości Andrzeja Sapkowskiego, bazując na całym uniwersum, które wytworzył, pokazała Wiedźmina całej masie ludzi, którzy wcześniej z tą literaturą albo nie mieli styczności, albo za sprawą, gdy dopiero ją poznali. Poza tym no, gry są medium, które są globalne i są zrozumiałe za sprawą swojej interaktywności, ale też za sprawą warstwy fabularnej i tego, jak użytkownik z tych gier korzysta, są zrozumiałe wszędzie mniej więcej w podobny sposób. Czy my będziemy tutaj rozmawiać, ja we Wrocławiu, pan w Łodzi, czy będziemy rozmawiać z kimś z Tokio, tak? czy z Lagos w Nigerii, mniej więcej zrozumienie pewnych rzeczy będzie bardzo podobne. I tu się nagle okazało, że opowieść o Geralcie z Rivii jest tak naprawdę bardzo uniwersalna i ludzie dopiero tą opowieść poznali w taki sposób. Poza tym no, okazało się, że jeśli chodzi o gatunek gier action RPG, Wiedźmin tak naprawdę wyprzedził swoich konkurentów o wiele, wiele lat i stał się za sprawą jakości, czy to fabularnej, czy też jakości przedstawienia świata, stał się takim punktem odniesienia dla wielu gier, nawet teraz, które pojawią się teraz, chociażby Assassin's Creed Valhalla, gdzie twórcy z firmy Ubisoft mówią wprost, tak, wzorowaliśmy się na Wiedźminie, bo to jest taka jakość, to jest taki sposób narracji, to jest taki sposób budowania świata, jaki my chcemy, tak? Twórcy z innych firm, kiedy pracują nad grami w tym gatunku, mówią dokładnie to samo. No to jest niesamowite, to jest świetnie zrobione. A trzecia oczywiście kwestia, no to już ten moment zapętlenia wszystkiego, gdzie tak naprawdę wszystko wpływa na wszystko, czyli pojawienie się serialu, tak? Gdzie jeżeli popatrzymy sobie na to, jak on był promowany, gdzie pojawiali się aktorzy, gdzie tak naprawdę zwracano uwagę właśnie na tego Wiedźmina, to nagle się okazuje, że wszystko zaczęło ze sobą współgrać. I to jest ten trzeci element, gdzie pojawia się serial, książki Andrzeja Sapkowskiego są w topkach sprzedaży na Amazonie, na listach New York Times, wszędzie to się pojawia. I w tym momencie, drodzy Państwo, no mamy taki mocny efekt kulturowy, który powoduje, że
wszystko, co właśnie jest związane z Wiedźminem, czy to są komiksy, czy to są gry, czy to jest serial, czy to jest literatura, bardzo, bardzo dobrze, że ta literatura tutaj nie jest pomijana, że doczekała się tej no, artystycznie zasłużonej chwały. Tak naprawdę wszystko schodzi jak świeże bułeczki ze sklepowych półek. I wydaje mi się, że właśnie to jest siła Wiedźmina, to znaczy ten moment, w którym jest teraz, że wszystko, co się wiąże z Wiedźminem, jest tak naprawdę traktowane jednolicie, jako taki bardzo, bardzo duży brand, gdzie Henry Cavill czyta fragmenty Wiedźmina, gdzie tak naprawdę Michał Żebrowski, czyli odtwórca pierwszej roli Wiedźmina, też jest zaproszony, udziela głosu polskiemu, jest polskim głosem Henry'ego Cavilla. Ten system, właściwie super system rozrywkowy zaczyna tak naprawdę czerpać sam z siebie i to robi to bardzo udanie, ale też bardzo dobrze się rozwija. Drodzy Państwo, mamy taką sytuację, że Wiedźmin przetarł pewne szlaki, to znaczy przetarł na przykład szlaki współpracy komiksowej, gdzie nowe komiksy wydawane przez firmę Dark Horse powstają regularnie, wiem, że będą kolejne komiksy. Cyberpunk jako gra też się doczekała kolejnych komiksów, to znaczy doczekała się komiksów, będą kolejne i to są komiksy, które to nie jest tylko powiedzmy prosta monetyzacja, tak? Ale to jest też rozbudowanie tego świata, to jest opowiadanie pewnych historii. Nie zawsze są to historie, które są jednowymiarowe, tak? Bardzo często są historie pokazujące też problemy albo świata przedstawionego, albo ludzkiej natury, problemy takie, które my możemy do siebie, do swoich sytuacji, do swoich dylematów przyłożyć. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę rozumienie tego, co to oznacza, że Wiedźmin stał się tym towarem eksportowym. Całościowo, już nie tylko właśnie, że albo serial, albo gry, nie, całościowo. I to są, tak jak powiedziałem, trzy elementy. Czyli tłumaczenie na hiszpański, potem angielski, gry i później ten efekt zapętlenia. Mhm. To podpytam w takim razie o kwestię gry jeszcze, ponieważ myślę, że zarówno pan, jak i ja pamiętamy jeszcze czasy, kiedy o grach, kiedy to medium było traktowane bardzo po macoszemu, było wręcz nielubiane. Kto grał w gry, to tak naprawdę tracił czas. I znów moje pytanie brzmi, co, a właściwie kiedy to się stało, że gry gdzieś tam stały się bardzo ważnym częścią gałęzi zarówno kultury, jak i biznesu? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawy proces, który tak naprawdę łączy już teraz ze sobą, nawet bym powiedział, trzy nitki, to znaczy nie tylko kulturę i biznes, ale również edukację w tym momencie. Rzeczywiście, drodzy Państwo, jeżeli popatrzymy na te najstarsze polskie studia tworzące gry, które funkcjonują, jak chociażby firma Techland, obchodząca 30-lecie, to jest więcej niż jedna generacja, tak? To jest 30 lat, to jest ileś milionów sprzedanych kopii gier. Zresztą no, czekamy na premierę Dying Light 2, który też przecież będzie miał rzesze graczy. Doszliśmy do takiego momentu, w którym polski przemysł gier wideo, ale również gier mobilnych jest bardzo ceniony na całym świecie, gdzie Polacy wykreowali pewien znak jakości. To znaczy w tym roku 2015, kiedy pojawia się Wiedźmin, Wiedźmin Dziki Gon, kiedy pojawia się Dying Light, kiedy pojawia się This War of Mine, mamy trzy gry, które odnoszą sukces w obrębie różnych sektorów budżetowych, różnych gatunków i zaczyna się taki kulturowy boom na polskie gry, bo nagle się okazuje, że polscy twórcy nie dość, że technologicznie nie odstają od zachodniej konkurencji, w mniejszych budżetach są w stanie zrobić lepsze jakościowo rzeczy, ale przede wszystkim fabularnie te gry są bardzo, bardzo dobrze napisane, są bardzo dobrze przemyślane. I mamy taką sytuację, w której, drodzy Państwo,
polska branża gier zaczyna być identyfikowana jako specjaliści od świetnej rozgrywki, świetnej zabawy wspieranej przez wiele lat, czyli firma Techland, specjaliści od bardzo głębokich historii, od nielinearnej narracji, od bogatego świata przedstawionego, czyli CD Projekt, i specjaliści od tak zwanych meaningful games. Każda decyzja ma znaczenie, a na samym końcu ma się pojawić to pytanie dla gracza, czy było warto postąpić w tej grze tak, a nie inaczej, czyli 11-bit Studios. I wydaje mi się, że na tych trzech nogach, dodając do tego jeszcze czwartą, bardzo mocno biznesową, czyli gry mobilne, zwłaszcza w sektorze free-to-play, gdzie też już przebijamy się nawet na rynek chiński w tym momencie, i to już jest naprawdę świadectwo takiego sukcesu. Zresztą polskie gry mobilne, jeżeli są w tym momencie reklamowane chociażby w trakcie meczów Ligi NBA, no to już jest też taki przejaw bardzo, bardzo dużych możliwości i budżetowych, ale też rozpoznawalności kulturowej, no to tak naprawdę dochodzimy do takiego momentu, w którym my z każdej strony jesteśmy w stanie zrobić bardzo dobry produkt. Czyli i ze strony technicznej, i ze strony rozrywkowej, i ze strony fabularnej. I oczywiście za tymi czterema nićmi poszły kolejne firmy, które też chciały swoje rzeczy dodać do tego. Poza tym, no my zawsze mieliśmy bardzo dobre tradycje, powiedzmy, technologiczno-informatyczne. I tutaj jakby branża gier cały czas z tego też czerpie. Ja bym dodał jeszcze tutaj taką jedną kwestię. Bardzo dużo polskich twórców doświadczonych właśnie w obrębie tych najbardziej rozpoznawalnych produkcji współtworzy również gry czołowych studiów za granicą. To jest bardzo duży progres, dlatego że polscy twórcy zaczęli być zauważani i tak naprawdę pracują przy bardzo dużych tytułach. Mamy też, wiadomo, swoich naprawdę takich designerów, którzy są na naszym rynku, czy nawet na rynku europejskim, są takimi gwiazdami, którzy mają bardzo duże doświadczenia, też świetne pomysły, są naprawdę specjalistami w tym, co robią. I teraz się okazuje, że za tym poszła edukacja, gdzie uczelnie kształcą twórców. Ja sam między innymi kształcę twórców gier, czy animatorów, czy designerów, gdzie mamy kierunki zajmujące się nawet nie tylko tworzeniem gier, ale rozmawianiem o gier, krytyką gier, rozumianą w takim sensie jak krytyka literacka czy krytyka filmowa. Już jakby dystrybucyjnie, biznesowo traktujemy to jako bardzo ważny element gospodarczy, z drugiej strony jako po prostu część sztuki, no bo gry są artystyczne, jest to też pewna forma wyrazu i komunikacji z użytkownikiem. I nagle się okazuje, że jesteśmy graczami i granie jest dobre w jakiś sposób, bo coraz częściej widzimy, że dzięki grom wideo można zarabiać. To popularność sportu bardzo mocno przecież zdefiniowała wszystko, kiedy mamy szkoły z klasami e-sportowymi, kiedy mamy ligi e-sportowe, kiedy też rodzice zaczynają dostrzegać, że jednak dobrze, że to dziecko gra. Ja pamiętam te momenty, o których pan wspominał, że rzeczywiście granie w gry było traktowane jako trywialna rozrywka i niszczenie wzroku, a później nagle się okazuje, że na tym można zarabiać, że można osiągnąć sukces, że to jest taka przestrzeń gospodarki, która rzeczywiście jest stabilna, bo się cały czas to rozwija. I doczekaliśmy takiego momentu, w którym no, jeżeli wiemy, że dana gra wychodzi na rynek i ona ma tą łatkę Made in Poland, to jest jednak punkcik wyżej. I jednak patrzy się na to trochę z takim bardziej pozytywnym podejściem, również dlatego, że polscy twórcy, jeśli chodzi o fabułę, o poruszanie pewnych tematów, mogą więcej. Polscy twórcy się nie boją mówić o pewnych problemach, na przykład związanych z ludzką naturą, z historią. Pamiętajmy, że gry jako medium globalne, nie zawsze twórcy mają taką wolność. W Polsce ta wolność jest bardzo, bardzo duża. Mm-hmm. To za jedną z tych nitek, o których rozmawialiśmy, pozwolę sobie złapać i pociągnąć mocniej, bo mam jakieś przemyślenia, może nie zupełnie inne, ale również zajmuję się edukacją
Mam wiele wspólnego z różnymi projektami edukacyjnymi i mam takie poczucie, że tak jak rzeczywiście ta edukacja niezależna gdzieś coraz częściej i coraz chętniej korzysta z tej bardziej uspółcześnionej kultury Polski, właśnie między innymi z Wiedźmina, kiedy na studiach coraz więcej rozmawia się o tym, jak to jest potrzebne, to zastanawia mnie cały czas, jak z tą nową kulturą, jak właśnie z Wiedźminem, z cyberpunkiem, trafić do tej najbardziej elementarnej części naszej edukacji, czyli do szkoły podstawowej, do szkoły licealnej, bo mam takie wrażenie, że z jednej strony gdzieś Ministerstwo Edukacji rzeczywiście tutaj forsuje jakieś takie pomysły właśnie jak komiksy od czasu do czasu, liście lektur, czy właśnie ta kwestia tego, że This World of Mine miało być lekturą szkolną, ale to jest teoria, a w praktyce znowu mam takie poczucie, że nauczyciele sami tego nie rozumieją. I jak tutaj sprawić, żeby rzeczywiście ten Wiedźmin w tej kulturze szkolnej zaistniał, bo mam wrażenie, że on już troszeczkę istnieje przez uczniów i przez to, że sami fani, że my jesteśmy tym zainteresowani, ale z drugiej strony jak to przekuć już na to, żebyśmy się o tym uczyli, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy wiedzieli, po co nam jest to potrzebne? No powiem szczerze, że to pytanie jest bardzo złożone, bo z jednej strony faktycznie mamy te próby, które widzimy. Ja się bardzo cieszę, że tutaj został wspomniany komiks, bo to też jest medium, w którym my jesteśmy świetni. Mamy wspaniałych artystów komiksowych i też ten rynek komiksowy w Polsce nie jest już niszą, więc dobrze by było też takiej kultury graficznej związanej z powieścią graficzną uczyć młodych ludzi. Natomiast rzeczywiście teoria to jedno, a praktyka to drugie. I cały czas mówimy o rzeczach bardzo organicznych, to znaczy z jednej strony nie mamy problemu z tym, żeby młode osoby, żeby uczniowie czy studenci grali w gry, to znaczy żeby oni o tych grach mówili, tylko problem jest trochę inny. Problem jest taki, że oni nie zawsze te gry rozumieją. Uczniowie nie zawsze rozumieją na przykład różnego rodzaju nawiązania kulturowe, zapożyczenia, jakieś interferencje czy różne inne strategie. Czasami nie są w stanie też wyłapać strategii narracyjnych, które przy powieści pewnie nie mieliby z tym problemu. Wprowadzenie masowo gier do kanonu lektur przykładowo, może nie masowo, ale chociażby było kilka z nich, jest tak naprawdę zalążkiem trochę szerszej dyskusji, to znaczy dyskusji dotyczącej w ogóle korzystania z kultury popularnej w systemie edukacji. I o ile faktycznie podręczniki widzę, że z tego korzystają, bo przecież wiedźmińskie opowiadania się pojawiają w podręcznikach, sam pamiętam, jak pracowałem jako nauczyciel, to również z tego korzystałem. W podręczniku był przecudowny fragment o tym, jak Geralt został pasowany na rycerza. I było to przecież totalne odwrócenie sytuacji i jakby uczniowie musieli sobie z tym poradzić i poradzili sobie z tym doskonale, żeby zidentyfikować, że jednak to jest trochę ironia, że to nie do końca jest tak, jak mogłoby się to wydawać. A tekst był zestawiony notabene z pieśnią o Rolandzie, więc to tym bardziej trzeba było tutaj popracować kontrastami. Tylko, wie pan, my jesteśmy na takim etapie, że przechodzimy bardzo dużą zmianę też kulturową, pokoleniową, przepraszam, i też kulturową chyba, jeśli chodzi o kształcenie nauczycieli. To znaczy to kształcenie się zmienia i ono się zmienia, jeśli chodzi o instytucjonalność, czyli jak podchodzą do tego uczelnie, ale też program kształcenia nauczycieli się zmienia. I mamy mnóstwo nauczycieli, którzy są bardzo, bardzo pozytywnie nastawieni do, no nie oszukujmy się, do tego, co sami czytają, w co sami grają i co ich emocjonuje w czasie wolnym. Natomiast wiadomo, że tu potrzebne są zmiany systemowe. Mamy tą przyjemność żyć w takich czasach, które są bardzo dynamiczne i dostęp do technologii ze sprawą chociażby smartfonów nie jest już tak problematyczny.
bo nie trzeba, żeby zapoznać się z bronią, trzeba w nią zagrać. Można ją również obejrzeć, można wykorzystać te fragmenty. I rzeczywiście takie kursy też zaczynają się pojawiać dla nauczycieli, tylko to jest kwestia po prostu pewnego czasu. To musi trochę potrwać, natomiast to są rzeczy systemowe, to znaczy nauczycielom też trzeba pewne rzeczy pokazywać. Ja powiem szczerze, pracując z nauczycielami, szkoląc też ich, czy też pracowników na przykład bibliotek, bardzo często widzę jednak taki problem, że na początku jest taki bardzo duży strach, a potem się okazuje, że jednak, aha, czyli ja wcale nie muszę być specem, żeby z tym pracować, wcale nie muszę tutaj być lepszym, lepiej posługiwać się padem czy innym kontrolerem od mojego dziecka, żeby móc też to wykorzystywać na co dzień w pracy. To jest druga kwestia, czyli po prostu my też musimy troszeczkę nasze uprzedzenia zredukować, musimy po prostu spróbować, no usiąść, zagrać, obejrzeć, popatrzeć trochę. Jesteśmy na takim etapie, kiedy my, młodzi nauczyciele, młodzi ludzie generalnie uczą się obcować z różnymi mediami, też z różnymi formami sztuki, jak chociażby komiks, tak, który też pan wspomniał. Więc myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, ale to muszą być zmiany programowe, jeśli chodzi o kształcenie nauczycieli. I one zachodzą, tak, no siłą rzeczy. Tylko potrzebujemy czasu, ale też pamiętajmy o jednej zasadniczej kwestii, że edukacja nigdy nie funkcjonuje w próżni. I z bardzo prostego powodu, bo nasi podopieczni nie funkcjonują w próżni i nie będą funkcjonować w próżni. I wiadomo, że oni też będą chcieli porozmawiać o grach, o komiksach. Wiadomo, że zawsze ważnym miejscem, no teraz w dobie pandemii trochę to inaczej wygląda, ale zawsze ważnym miejscem była biblioteka czy centrum informacyjne, bo to w różnych szkołach się różnie nazywa, tak? I jakby te księgozbiory, no, bibliotekarze mogą powiedzieć wprost, że tam Andrzej Sapkowski to jest zawsze gdzieś tam w tych topkach wypożyczanych, więc jest tutaj bardzo duży potencjał. Ja widzę na przykład pewien brak i takim brakiem jest no to jak troszeczkę nasza edukacja podchodzi do twórczości Stanisława Lema. Ten rok trochę zmienił, nie oszukujmy się, bo kończy się rok lemowski, więc tego Lema było siłą rzeczy trochę więcej, też przestrzeni publicznej i wspólne czytanie Lema. Natomiast no cały czas tutaj my troszeczkę mamy z tym Stanisławem Lemem problem, bo to jest bardzo, bardzo intelektualna lektura. I tego też trzeba młodych ludzi uczyć, więc jest potencjał, jest bardzo duży potencjał i myślę, że twórcy This War of Mine, pamiętam, że albo Paweł, albo Grzegorz Michowski, nie pamiętam w tym momencie, który z nich podkreślał, że to, że This War of Mine pojawia się na liście lektur, nie obowiązkowych, ale jednak pojawia się na liście lektur, to jest taki krok, który zacznie pewien proces, ale ten proces jeszcze potrwa. I tutaj tak naprawdę myślę, że to będzie się stopniowo zmieniać, aż dojdziemy do takiego momentu, w którym rzeczywiście gry staną się integralnym elementem kanonu lektur. Ale te gry, które faktycznie mają jakieś znaczenie, pokazują na przykład właśnie jakieś elementy historyczne, tak jak This War of Mine, albo stawiają jakieś wymogi dla gracza, jeśli chodzi o podejmowanie wyborów. Więc myślę, że tutaj jeszcze to się zadzieje, to się już dzieje, no bo drodzy Państwo, jeżeli mamy bardzo często wykorzystywaną grę Minecraft w nauczaniu matematyki, no to te przedmioty, powiedzmy ścisłe, tak, czy w tej anglosaskiej kulturze określane jako przedmioty STEM, tam gry wykorzystuje się bardzo często, bo to jest po prostu łatwiejsze czasami i my do tego też dochodzimy. Pandemia tutaj nam pomaga, bardzo pomaga, bo jest bardzo dużo gier, które są darmowe, które pomagają też pracować nauczycielom, to znaczy pracować w sensie śledzić progres ucznia, ale no tak jak mówię, to jest cały czas praca nad metodyką nauczania, tylko to już się dzieje, tylko to wymaga czasu, jak zresztą w ogóle zmiany w edukacji. Wymagają zawsze czasu, no bo to jest proces, to jest żywe. Cały czas zachodzą też zmiany, nowe potrzeby, rzeczy, które trzeba uwzględnić.
ale bądźmy dobrej myśli. No, przyznam, że ja z lekkim przerażeniem odbrałem wiadomość, że bajki robotów gdzieś tam na poziomie szkoły podstawowej pojawiają się jako lektura. Nie bynajmniej dlatego, że zabraniam czytania Lema, tylko że wydaje mi się, że to jeszcze chyba nie jest dobry moment na akurat tą lekturę. Mhm. Ale myślę, że już w szkole ponadpodstawowej ja bym na pewno się bardzo ucieszył. No dobrze. Mam jeszcze takie pytanie w nawiązaniu do tego, o czym rozmawialiśmy. W zeszłym roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej prowadził taką dyskusję Cyberpunk 2077, jak gry mogą promować polską kulturę za granicą. I bardzo często padały wobec nas takie kontrargumenty, że no, jeśli jeszcze Wiedźmin mógł jakoś promować tą polską kulturę, no to już takie gry jak Cyberpunk 2077 absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że nie dzieją się w Polsce. Jak odpowiadać na takie zarzuty? Przede wszystkim musimy pamiętać o jednej rzeczy, że gra jest formą komunikacji między twórcą a odbiorcą i gra komunikuje za sprawą estetyki, za sprawą samej rozgrywki, a także za sprawą tego, jak dany gracz w poszczególne elementy danej gry gra, to znaczy jak je wykorzystuje, jak uczestniczy, jakie podejmuje decyzje. To jest bardzo ważne, bo to powoduje, że my możemy trochę z tym graczem pracować. Jak popatrzymy sobie na Cyberpunk, jak pochodzimy po Night City, tam jest trochę tych nawiązań do polskiej kultury. I to nie mówię o klasycznym już... Tak, dokładnie, pierogi words, tak. Ale pamiętajmy, że tutaj bardzo ważna jest sama struktura gier. To znaczy one są... To jest takie ładne określenie, że to jest tekst spacjalny, czyli taki, który gracz wypełnia swoimi aktywnościami. Ale z drugiej strony takie gry jak Cyberpunk, poruszające futurystyczną wizję świata po pewnych przemianach, skupiające się na mieście, tak naprawdę jest otwartą mozaiką do wrzucania elementów z różnych kultur. I tutaj nie chodzi o to, żeby całe Night City było nagle Warsaw City czy Łódź City, bo my mamy coś takiego w Game Decku chociaż teraz wydanym przez Anshar Studios i to w ogóle ta wizja literacka Marcina Przybyłka jest kapitalna naprawdę i to też bardzo, bardzo fajnie pokazuje, jak polska kultura jest przez ten filtr przyszłości pokazana, ale w wypadku Cyberpunka tak naprawdę liczą się właśnie te elementy, które są w środku, czyli nie ta rama Night City, tylko nawiązania kulturowe. Bo jeżeli, zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli pojawiają się nawiązania na przykład do Gwiezdnych Wojen, do różnych filmów typu Mad Max i tak dalej, pojawiają się w jednym ciągu też nawiązania do polskiej kultury, co to oznacza? Że one są czytelne dla odbiorcy, że one wchodzą do takiego kodu kulturowego. I Cyberpunk jest troszeczkę takim papierkiem lakmusowym, sprawdzającym, jak to faktycznie działa. Proszę mi wierzyć, że przy projektowaniu gier nawiązania, zapożyczenia, tak zwane też easter eggi, czyli te mrugnięcia okiem do odbiorców, są tworzone w taki sposób, żeby odbiorcy na różnych etapach znajomości i doświadczenia kulturowego byli w stanie je złapać, bo oni się potem tym, odbiorcy się potem tym dzielą na forach, na różnych stronach społecznościowych i właśnie z tego robi się kolejna gra, takie dekodowanie treści gry, treści, czasami formy. I w Cyberpunku też są takie rzeczy, więc to nie jest kwestia tego, co widzimy my, patrząc na grę z boku. Ważne jest to, co widzi tam gracz, a gracz widzi zawsze inaczej, aniżeli osoba, która patrzy tylko na daną grę i w niej nie uczestniczy. I to jest jedna odpowiedź. Druga kwestia jest taka samo to, że Cyberpunk czy produkcje w tym gatunku, które są, bo tych produkcji nawiązujących do tych futurystycznych wizji jest teraz bardzo dużo i to nie są tylko polskie produkcje. Samo to, że polska gra stała się takim trendsetterem, jeśli chodzi o promowanie gatunku. Gatunku przecież wywodzącego się z literatury, bardzo już tam no, zapomnianego, nie oszukujmy się. To wraca oczywiście z różnych przyczyn, ale my staliśmy się tutaj takimi wyznacznikami pewnych trendów, pewnego sposobu myślenia. To jest bardzo duży sukces i tak trzeba na to patrzeć, też przez pryzmat komercji, dlatego że ta komercja pokazuje pewną możliwość. To jest komercja rozumiana w dobrym
tego słowa znaczeniu. Dlatego mamy te produkcje, które pokazują tą Polskę w innym, w różnych aspektach, tak? I jako zagłębie kulturowe, jako zagłębie biznesowe. Przypominam, że w grze Dying Light, która przecież dzieje się w fikcyjnym mieście Haran, dotknięty apokalipsą zombie, mamy stadion narodowy z polską flagą. I to też jest no, przepiękne, przepiękne nawiązanie. Zresztą jest to jedno z częściej wyłapywanych przez zagranicznych graczy. I powiem szczerze, że właśnie dlatego, że gry są formą komunikacji, bardzo wiele rzeczy tutaj można wpleść. Ja oczywiście sobie też zdaję sprawę z tego, że mówi się często o tym, że no właśnie, jak nośnikiem kultury może być science fiction albo właśnie cyberpunk, wszystkie te futurystyczne gatunki. No mogą właśnie, jeśli chodzi o takie drobnostki, bo to są takie gatunki, które takie drobnostki kulturowe wzmacniają znaczeniowo. I jeżeli mieliśmy, ja pamiętam w serii gier Mass Effect dotyczącej właśnie, to jest wielka, cudowna space opera, tam się pojawia poezja Alfreda Tennysona. I ona ma bardzo, bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o relacje interpersonalne związane w tej grze. I tak naprawdę to jest jeden element, ale on został tak wzmocniony, że po x latach z tej trylogii ja właśnie to pamiętam. I tutaj nawet jeżeli my za sprawą tej memosfery będziemy pamiętać o Pierogi World, no to w tym momencie to też jest jakiś sukces, bo memy są formą też komunikacji. Tylko że przypominam, od premiery Wiedźmina do Cyberpunka, no mieliśmy jednak 5 lat różnicy. Zmienił się nasz świat, zmieniło się to, jak my komunikujemy. Samo to, że gra przeszła właśnie do tej nowej formy komunikacji, jaką są jeszcze mocniej memy, jaką są media internetowe, znacznie mocniej aniżeli tylko przy Dzikim Gonie, no to już też jest jakiś sukces. Samo to, że z tej pozycji takiego underdoga atakującego po prostu awansowaliśmy do trendsetterów. To jest bardzo, bardzo duży sukces, ale tak jak powiedziałem, przy serialu wiedźmińskim mamy tendencję do niedoceniania swoich sukcesów. A już chciałem powiedzieć, że będziemy kończyć optymistycznym akcentem. Ostatnie pytanie na koniec, bardzo szybkie. Czy wiemy coś na ten temat, gdzie te projekty, czyli Cyberpunk i Wiedźmin, zyskały największą popularność? Czy są jakieś takie kraje, które polubiły te nasze franczyzy bardziej niż inne? Powiem szczerze, że no, nie zawsze takie dane są udostępniane, natomiast udostępniane są te dane, które mogą w jakiś sposób być zaskakujące. To znaczy na pewno sukces Wiedźmina w Azji okazał się zaskakujący, myślę, również dla twórców. Oczywiście dla azjatyckich graczy była osobno przygotowana kampania pokazująca trochę też tego Geralta jako samuraja. To nie jest jakby idea oderwana całkowicie od wszystkiego, bo Andrzej Sapkowski również wskazywał, że z odpowiednią proporcją no można tego Geralta trochę traktować jako takiego samotnego wojownika. Adaptatorzy Wiedźmina też to tak rozumieli. Chociażby czy Bogusław Polch przy komiksie, czy Marek Brodzki przy filmie i serialu. I nagle się okazało, że ten Geralt w Azji jest bardzo popularny już od drugiej części gry, czyli od tego roku 2011. Zresztą teraz też cała gama gadżetów też nawiązują do tej estetyki japońskiej, pokazując, czy to Geralta jako samuraja, czy Ciri w kimonie. To też już jest taki ładny miszmasz kulturowy. Natomiast jeśli chodzi o Cyberpunk, no wydaje mi się, że to jest gra, która przede wszystkim w kręgu kultury anglosaskiej miała takie bardzo, bardzo mocne zainteresowanie, bardzo duże zainteresowanie fanów, też z uwagi na fakt, że nawiązuje bezpośrednio do gatunku przecież William Gibson chociażby, tak, autor Neuromancera. To są te rzeczy, które no, zmieniły trochę anglosaską literaturę, zwłaszcza tą literaturę popularną i wpłynęły bardzo mocno, jeśli chodzi o tą twórczość literacką. Więc powiedziałbym tak, Stany i zdecydowanie Japonia. Znaczy Japonia, ale nie tylko Japonia, Azja w ogóle. Natomiast
Myślę, że cały czas na przykład nie wiemy, jak albo nie wiemy, albo też jeszcze te informacje nie zostały nam przekazane, jak na przykład nasze gry są odbierane w Indiach, jak są odbierane w Afryce. Gdzieś wiadomo, że w wypadku gier mobilnych polskie gry przebijają się na tamtym rejonie. Wiemy, że bardzo na przykład gry CD Projekt Red były chwalone w krajach, w takich krajach jak na przykład Rosja, Czechy, Słowacja, czyli tych krajach, gdzie Wiedźmin literacko był od samego początku bardzo popularny. Ja pamiętam właśnie w ramach takiego pozytywnego akcentu, pamiętam taką sytuację, w której jak pracowałem za granicą, to właśnie moi studenci też prosili mnie o to, żeby pomóc im zakupić polską wersję Wiedźmina, żeby mogli właśnie słyszeć ten dubbing z Jackiem Rozenkiem, bo wydawał im on się lepszy, po prostu. Wydawał im się lepszy, nawet pamiętam, że wielokrotnie mówili, że to lepiej, żeby Geraltem był Jacek Rozenek, ale napisy sobie możemy dać po angielsku, okej, żebyśmy rozumieli, ale po prostu samo też oddanie tej postaci było dużo, dużo lepsze dla nich, a to ja miałem studentów właśnie ze Słowenii, Słowacji, Czech, więc to też było, wydaje mi się, takie ciekawe, że również w tej wersji audio dostrzeżono ten potencjał, nie ujmując nic Dagowi Koklowi, bo też świetną robotę zrobił jako Geralt, ale takich danych jeszcze nie mamy, cały czas czekamy. No wiemy tylko o tej Japonii, wiemy o Stanach Zjednoczonych. No i dużo wiemy o literaturze, tak? Pod kątem Wiedźmina, czyli kraje hiszpańskojęzyczne. No i kraje azjatyckie, gdzie zaczyna się też pojawiać Wiedźmin teraz już w tym roku, bodajże tłumaczony na język tajwański, jeżeli dobrze pamiętam. No i nawet na jidysz, więc też jakby te kręgi się przecierają. Też pamiętajmy, że to jest bardzo duże przedsięwzięcie, no bo to jest też przedsięwzięcie logistyczne, tak? Bo to trzeba logistyczne, a potem lingwistyczne, albo odwrotna jest ta kolejność, to w zależności od tego, jak to wygląda w procesie translatorskim. Natomiast prawda jest taka, że jesteśmy w dobrym momencie, bo mamy już pewne szlaki wytyczone i te polskie produkcje będą naprawdę miały teraz trochę bardziej utarty szlak. To widać chociażby w tej przestrzeni serialowo-filmowej, gdzie polskie seriale pojawiają się na platformach streamingowych i też są bardzo popularne. Też jakby to otwarcie polskich twórców również wydaje mi się, że czy to Wiedźmin, czy Cyberpunk dołożyły do tego istotne cegiełki. No to jednak miłym akcentem się udało. Myślę, że wszyscy widzowie cyklu Rod Online będą tutaj zachwyceni, zaintrygowani tą kwestią inwazji na rynek azjatycki. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Andrzej Flama, prezes Stowarzyszenia Badań i Rozwoju Gier GameUp. I do usłyszenia w najbliższym czasie.